kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Stylowa Pauliny na dziś. Jak pięknie połączyła Rose Gold. No to podsumujmy. Poniedziałek plażowałyśmy. Wtorek padało, środa padało, dzisiaj jest czwartek. A nie piątek? Nie, dzisiaj jest czwartek, jutro jest piątek, dzisiaj jest czwartek, nie pada. No ale niestety plażowej pogody nie mamy. No ale chociaż możemy wyjść z domu, bo wczoraj czekałyśmy chyba do której, nie wiem. Były godziny popołudniowe, jak wyszliśmy wszyscy z pokoju. No a dzisiaj możemy to zrobić wcześniej. Tyle dobrze. A teraz idziemy coś zjeść. Chyba pójdziemy na jakąś zupkę. Zjedliśmy zupkę i teraz się rozdzieliliśmy, ponieważ młodzi poszli na romantyczny spacer brzegiem morza, a my już na takim spacerze byliśmy wczoraj, a dzisiaj pogoda jest sprzyjająca do tego, aby rozłożyć kocyk, ubrać bluzę i poczytać książkę. Także my właśnie to będziemy robić. Młodzi tam idą na spacerek, wykupiają się. A my w namiociku. Spokojnie. Wiaterek nie wieje. Przyjemnie, błogo. Tego w Grecji nie ma, kochani. Morze pięknie wzburzone. Ten szum morza. Cudowny odpoczynek. Gorąca gotowana kukurydza, zimne napoje i piwo. Właśnie. Kto też lubi właśnie takie klimaty, może nam zostawić komentarz, tak na pamiątkę. Paulina nie wierzy, że wygląda jak kosmita. Muszę jej to pokazać. Wybuduję ci dom. No! Ja? Obojętnie. Nie umiesz śpiewać, nie? Nie umiem. Ale Kevin buduje dom, żeby miała dom. Taki szałas na hałas i wybuduje mi... Nie, i zasadzi mi brzozę tuż za rogiem, żebym latem miała cień i przy okazji zawiezie do szkoły każde z naszych 25 dzieci. I mowy, żebym... I mamy nie ma, żebym musiała wstać. On nie będzie palił, nie będzie pił. I nie pamiętam co jeszcze. Nie będzie oglądał zakazanych rzeczy na TV. Nocą. Nocą na TV. Nasz dom się trochę ten... odpadł. Ale na dom nam się... To buduj jeszcze raz. Ja przypilnuję. Kochani, ja zauważyłam, że rodzice wyszli z domu, znaczy z pokoju, a nie wzięli aparatu i nic nie nagrywali, a my leżeliśmy po prostu i oglądaliśmy jakiś dokument, w sensie zasnęłam, więc nie wiem co dokładnie oglądaliśmy, o jakichś pralniach. W Afryce? W Indiach. W Indiach. W Indiach, tak. A oni zamiast nagrywać coś ciekawego, to spędzali czas... Ale on czerwone usta, jak miał pomalowane, patrz. To spędzali sobie wspólnie czas i nic nie nagrywali. Nie wiem jak tak można. A teraz idziemy zrobić takie portrety, takie. No jak wyjdą. To będą sztos. Znaczy w twoje umiejętności wierzę, ale w swoje tak średnio. Idziemy. Go, go. Ale my też nie zabieramy aparatu. Bo my już nie mamy się jak zabrać, bo ten pan ma już taki wielki plecak samego sprzętu. Więc będzie mu za ciężko. A ja mam małą torebeczkę. Oj, oj, oj. Ostatni dzień naszego wypoczynku. Prognoza pogody wskazywała, że dzisiaj będzie dzień plażowania, ale tak wieje, że chyba jednak tak nie będzie. No i zostałam sama. Dzieciaki jeszcze śpią, więc ich w ogóle tutaj nie braliśmy. A mój mąż poszedł po wędzoną rybkę, bo właśnie wędzoną rybkę lubimy jeść z moim mężem na śniadanko. Czyli wędzona rybka, trewal albo maślana i bułeczka. Najlepsze śniadanko nad morzem. Yeah,
heartbeat is playing like oh na na. Kochanie, pyszna. Cieszę się bardzo. Daj mi. I znowu nagrywam, jak wychodzimy z pokoju. Ale tym razem idziemy zobaczyć zachód słońca. Ja. Romantyk. Nasza jedna para kluczy znowu daje się we znaki, ponieważ rodzice chcą wejść do pokoju, a my usiedliśmy sobie w lokalu na pizzy i teraz Kevin siedzi tam sam, a ja czekam na rodziców z kluczem przed lokalem. No i to jest takie smutne troszkę, że musiałam go zostawić na chwilę. Ale spoko, widzę rodziców, pójdę w ich stronę. Szybciej to załatwimy, szybciej im oddam klucze. No i potem znowu będą musieli na nas czekać, my na nich. I to jest takie średnie, bym powiedziała. Ale też dużo czasu spędzamy razem, więc nie jest źle. Dobra, jest z tymi kluczami. Gdzie oni? Dałam im klucze, teraz idę do Kevina i pytam ich, a gdzie wy idziecie do pokoju? Macie jeszcze jakieś plany na jutro? I powiedzieli, teraz mamy klucz, ha, 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 ha. A ja tak miałam, aha, dzięki, spoko, fajnie, no idę jeść. Taka historia. No i co? Okres urlopowy już się nam zakończył. Już jesteśmy spakowani. Proszę bardzo, pakunki Kevina, pakunki nasze, parawany nasze. Teraz trzeba to tylko pochować do auta i wyruszyć w podróż na Śląsk. Przed nami kilka, mamy nadzieję, że nie kilkanaście godzin w aucie. No, jakoś to musimy przeżyć. Przykro się rozstawać z naszym polskim morzem, no ale no cóż, co dobre szybko się kończy. Wszystko co dobre szybko się kończy. No my już zakończyliśmy, ja i mój mąż zakończyliśmy już okres urlopowy, ale wy jeszcze coś tam z Kevinem planujecie, prawda? Tak, tak, my jeszcze szalejemy i odpoczywamy. Zahaczycie o góry. Zahaczymy o góry, zahaczymy o Sieradz, także będzie ciekawie. Wow. Jak co będziemy? Kochani, jesteśmy w trasie już kilka godzin, no i w pewnym momencie zachciało nam się jeść. Ale niestety nawigacja prowadziła nas takimi bocznymi drogami. Jechaliśmy przez lasy, przez pola. No i niestety nie było nigdzie żadnej knajpy, żadnej restauracji, w której moglibyśmy zaspokoić głód. Kevin śmiał się, że w środku lasu przecież niczego nie znajdziemy. A tutaj, proszę bardzo, w środku lasu mamy restaurację. A to na dowód. Środek lasu. I taka stara chatka, w której serwują jedzonko, ale jeszcze nie wiemy jakie. Czy smaczne, czy takie sobie. Mówiąc szczerze, jadłam już lepszy żurek, ponieważ ja i Paulina zamówiłyśmy żurek w chlebie. Co ty powiesz w tym temacie? Że kończy jeść chleb. No, Kevin miał karczek i Kevin powiedział, że smaczny. Mój mąż miał zupę gulaszową, też powiedział, że zupka była okay. Dobra. No. Ale żurek był taki sam. Taki sobie, no ale dobrze, że chociaż coś ciepłego zjadłyśmy. No. No i
co? Może już się pożegnamy z widzami. To dziękujemy też, że byliście z nami. Ja wam jeszcze pragnę powiedzieć, jakby rozwiązanie tej zagadki, którą ogłosiłam we vlogu drugim z Grecji. Otóż pytałam, pierwszym, co to chyba jest? Pierwszym? Aha. To pierwszym być może, no. Ba tak, tak. Nieważne, w którymś vlogu z Grecji powiedziałam, znaczy zapytałam, co to jest. I to były, kochani, greckie publiczne łazienki. Toalety. Znaczy toalety. Tam robili siusiu i te sprawy. Także sprawa wyjaśniona, no a my się z wami żegnamy. Pa, pa, kochani. Bajo?